Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl Ukośnik tchnienie Grozy. Z Twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać, ani ściszać. przywieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie.

Stefan Grabiński, Vampir. Część pierwsza. Nad Castro de Brocadero rozwiesiła dziko zmierzchwione zapony chmur wieczna jesienna noc. Luty wiatr, przedarłszy się przez szczerbate piły Pico Nevado, wpadał piekielnym gwizdem pomiędzy rozchybotane szczyty drzew. Okrążał zamek korowodem poświstów, osaczał zewsząd rozjuszonym skowytem. Chwilami rozprówały się skleszczone w uścisku ławice chmur, by odsłonić seledynową tarcz księżyca. Na moment wynikały z pieczar nocy krzepkie narożniki, wydłużały się ukośnym biegiem bastiony. Stożyły śmiałym rzutem w niebo iglice wież. I znów wsiąkało wszystko w niezgłębione ciemności. Tylko gromada puchaczy wyrywała się spod murowych wyżorów i z złowrogim skwirem tłukła o skały. W smukłym gotyckiem oknie narożni pełgoce nikłe światło. Nie śpi pan, grodu, czuwa Don Alonso de Savadra. Zegary zamkowe dawno już wydzwoniły dwunastą, dawno już przebrzmiała na wieży mosiężna fanfara północy, złamana w tysiączne podźwięki o drapieżne graźnie. Do pańskiej komnaty wszedł srebrnowłosy majordomo, czystej krwi Hidalgo, przyjaciel i sługa. Oddawał klucze. Czy mam przyzwać szacnego, synu? Nie truć się, mój stary, tej nocy spać nie będę, skłonił się. Już wyszedł. Hrabia zagłębił się w pysznym machoniem Karla. Przed nim na trójnożnym stoliku jakiś stary, mistyczny traktat, barwne inicjały, dziwaczne arabeski. Z pożółkłych kart foliału wieje odrębna swoista woń. Może wspomnienie dawnych, wielkich chwil. Droga, cenna księga, spuścizna chrobrych dziadów. Zadumał się nad zgasłą sawadrów sławą. Zapamiętał. On ostatni z rodu. Rycerscy byli, piękni byli. Chrystusa witezie. I sam był podobny, gdy w świetnej kolczudze, w krasnych giermków, wprowadzał ją w te progi. Ją, dumną, biankę bradera, szodrą i wyniosłą panią. Dziś starze, co szreniały wiekiem i sam bez potomka. Sawadrów, ród, perła Andaluzyi, kortezi kraju, wielkie serca, tęgie dłonie. I wiary za szczyty. Żaden nie splamił się herezją. Żaden nie zgasł na wygnaniu. Nie zetlał w okniu autodafę. Dwóch zamknęło się w skalnem stroniu, gdzie wiedli żywot ubłogosławionych. Po śmierci kościół uznał jako świętych. A wiara ich była silna, gorąca. Tak tylko wierzyć umie namiętny duch Hiszpana. Może i zbyt pogardzali ciałem, może. To prawda, że ku końcowi, marnieli w oczach, nikli z fatalną szybkością. Niegdyś tak płodny, rozrosły potężnymi od nogi ród w przeciągu lat kilkudziesięciu, skarłowaciał do szczętu. I oto, na nim wysilił się rozrodczy pęd ostatnim pokotem i skonał. Powiódł znużonym okiem po galerii antenatów. Przechodził z wolna twarz po twarzy. Po raz pierwszy może uraził go kontrast między rzędami górnymi a końcową odroślą. Tam rysy męskie o szerokim rozmachu piersi jak pokleże, u dołu głowy dziwne, wysubtelnione oczy zawleczone mgłą przeduchowienia. Pociągłe owale ascezy. Zatrzymał wzroku samego spodu i długo, długo wpatrywał się w wizerunek przedostatni. Oliwareza, brata, przyjaciela. Jakże odbija ta młodzieńcza, tryskająca pełnią sił życiowych twarz od swych wybladłych, zmęczonych sąsiadów. Hm. Hm. Oliwarez, Oliwarez. Popadł w zadumę. Tak, to prawda, starszy brat stanowił istotnie pod każdym względem dysharmonią z końcową linią sawadrów. Jak gdyby w nim ród chciał rozbłysnąć po raz ostatni przepychem byłej żyzny, zamigotać raz jeszcze minioną świetnością. Więc zagniskował resztę soków, wyprężył twórcze rodnie i wydał doskonałego człowieka. Bo w pojęciu Don Alonso brat zawsze za takiego uchodził. Żywo pamiętał tę smukłą, męską postać z krótszym zarostem, te ogniste, namiętne oczy i ruchy przepojone wykwintem i rycerskością. Oliwares był dzielnym jeźdźcą, gdy na swym karym Arabie przejeżdżając ulicę miasta rzucał płomienne spojrzenia spod zapuszczonych kres Sombrera. Zapełniały się okna i balkony postaciami kobiet. Tysiące palących oczu seniorit odprowadzało go z tajonym zachwytem. Dzielny był. Gdy raz w Madrycie runął rozwścieczony buchaj na zbladłego toreadora, Olivares lekko przeskoczywszy barierę, utopił kordela z porękojeść w sercu bestii. Obok przymiotów fizycznych górował wybitną inteligencją. Mimo młodego stosunkowo wieku, wyrobił sobie dość oryginalny pogląd na życie i jego zagadki. Szczególnie lubił dysputy na temat bytu pozagrobowego. Nieraz, gdy przez żaluzję przecedzało słońce przygasłe światło popołudnia, a z -za kaszmirowej kotary przesiąkały drzemiąco namiętne tony pieśni kreolów, Siadali samotni pod łękami arkad i snuli długie, wyczerpujące rozmowy. Czasami muzyka przygasała i na tle aksamitnych opon wynurzała się hieratyczna postać Bianki, wsłuchana w szmer rzucanych słów, pytań, odpowiedzi. Czasami już księżyc zapalał blade ognie w porozwieszanych pawężach, srebrzył się na klindze dagi. Pylił na brzeszczotach skrzyżowanych szpad. Szczególnie jedna z tych rozmów utkwiła mu głęboko w pamięci. Było to na krótko przed wyjazdem oliwaresa do południowych kresów kraju, gdzie miał objąć w zarząd przypadające na panaże. Bliskie pożegnanie, może jakieś niejasne przeczucia, spowodowały, że brat był pamiętnego wieczora. Silnie podniecony, co jak zwykle u niego objawiało się w potrzebie żywej dyskusji. Toczyła się na ulubiony mu temat o życiu pozagrobowym i stosunku ducha do materii. Doprawdy, mówił, nie rozumiem waszej uporczywej pogardy dla ciała. Zdaje mi się czasem, żeśmy już bardzo zwyrodnieli. Widzisz, Alonso, nie mogę się zgodzić na tę jednostronność. Zbyt Silnie przemawia do mnie świat zewnętrzny. Zbyt piękni wydają mi się ludzie w swej dumnej dostojności ciał. Przenigdy nie przechylę się ku rozpaczliwej wierze, że tyle boskich kształtów rozwieje się kiedyś w proch lub w lęże tylko trujące miazmaty chorób. Niepodobna. To by była ohydną igraszką, tępym bezsensem piękna. Miałeś by być tylko kaprycznym tworem znudzonego nicością demona, te wiotkie, gibkie linie, co w takt tajemnych rytmów układają się w spiżowy posąg siły, to znów pieściwą falą zgięć o podziw proszą te złote kaskady dźwięków tęczowe w symfonie barw? To całe tak straszne, a tak pyszne życie? Przenigdy. Mój Demiorgos za wielki na to i za poważny. Skąd w ogóle ten nieubłagany rozdział między ciałem a duszą? Może dusza sama przez się nie istnieje? Może i nie ma tej przepastnej różnicy? Zatrzymał się, jakby wyczekując zapytania. Po chwili milczenia zagrał cichą melodią głos Bianki. Czemże więc dusza? Przeduchowionym ciałem, które po śmierci pozbywa się grubszych, organicznych części i z czasem przechodzi w świetlane, nieśmiertelne tworzywo ducha. Obrazem tego procesu są blade, fosforujące otocze nad grobami świeżo umarłych. To wyzwoliny duszy. Tak boskie ciało miał Chrystus po śmierci. W Niem to ukazał się w gaju oliwnym zachwyconej Maryi z Magdali. I przez drzwi zamknięte wszedł do wieczornika uczniów swoich. Pomnisz słowa pisma świętego o zmartwychwstaniu ciał? Myślę, że chyba nie o tych mowa, co wtedy już dawno strupieszają w grobach, o ciałach fizycznych. Rozdrażnienie Oliwaresa widocznie wzmogło się, bo przerwał i począł krążyć szybko po sali. Wargi mu drgały niecierpliwością i znać było, że pragnie wynurzyć się z jakiejś zmory, tłoczącej mu pierś. Wreszcie gwałtownie, z wstydliwą bojaźnią zakończył. Snuje mi się czasem po głowie potworna myśl, dzika fantazja śmierci. Wyobraźcie sobie, że człowiek harmonijnie rozwinięty z doskonałym zestrojem władz ciała i duszy co przedziwnie zawarł w sobie krańcowe ich objawy, ginie gwałtowną śmiercią. Pomyślcie, jakby niechętnie wtedy dusza wyzwalała się z ciała, z jakim wahaniem się odwłoką. Ona by oblatywała, jak matka martwe piskle, nie mogąc się z nim rozłączyć. I ha! To potworne! Może lata całe Pomyślcie o skutkach czegoś podobnego. To by było coś połowicznego, jakieś zawieszenie między życiem a śmiercią, ziemią a zaświatem, obłędny półrozwój pośmiertny. Nie, nie oszalałem. Przycisnął kurczowo dłonie ku skroniom i patrzył z i od strachu oczyma po nocy za oknami. Wkrótce potem odjechał. W miesiąc przyszła wiadomość o jego nagłym zgonie. Śmierć ta pozostała do dziś dnia dla hrabi tajemnicą, czytał Jacek Brzezowski.